Dzień dobry, wtorek, 29 sierpnia. U nas za oknem, jak widać, niebo zachmurzone. Chociaż przyjemnie, nie ma zimno. Próbuje się słońce przebić przez te chmury. Nad ranem, jak widać, padało. Ale póki co, powiem wam, że widziałem w aplikacji teraz 17 stopni pokazuje temperatura, ale mam wrażenie, że jest dużo cieplej. Nie wiem, może dlatego, że to słońce mi tutaj gdzieś tam przygrzewa zza chmur. Dobra. A my teraz przygotowujemy się do śniadania. Marzenka już tam w kuchni coś działa, ja też. I przy okazji chcę od razu nagrać pierwszy przepis, taki szybki. Po raz pierwszy będziemy nagrywać przepis tak wcześnie i na śniadanie. Dobra. Piękny widok. I startujemy powoli z tym dniem. Ja idę do Marzenki. Pomóc jej tam. A wam w tym czasie życzę miłego dnia. O, widzicie, jakie słońce próbuje się przebić? Słońce próbuje się przebić przez te chmurzyska. Ciepło jest na dworze, chociaż aplikacja pokazuje maszyna 17 stopni. Dzień dobry. O, Marzenka w kuchni, jak pięknie działa tutaj. Słucha? Mówię, ładnie działasz w tej kuchni. Nie no, przygotowuję ten jajka. A, pod nagranie. Tak. Pod nagranie jajka przygotowane od szczęśliwych kurek, tu już herbata się za chwilę będzie robiła. Też przygotowana masło. Jeszcze i zaczynamy wszystko. A jak się w ogóle wam spało? Dobrze, bardzo dobrze. Przebudziłam się rano oczywiście do toalety, a potem słyszałam już twoje chrapanie. No jasne, no na pewno. I w sumie tak się spało, że tak, jak zgasiliśmy światło, to taka ciemność była, że po prostu zero światła, nie znikąd, bo tutaj wiadomo, nie? Jesteście przy lesie. I nawet jak odsłoniliśmy zasłonę, to też ciemność, nie? Także to się spało dobrze. Marek jeszcze ziewa, ale jemu chyba niedobrze się spało, tak? Co ty mówisz? Narzekał. U mnie, słuchajcie, pierwsza noc w nowym miejscu, to tak mniej więcej wygląda, że ja średnio śpię. Tak? Dopiero druga, trzecia, czwarta. A, to ty musisz na dłużej przyjeżdżać zawsze. Aha. No, ja tak mam. Przebudziłem się o 4, potem przebudziłem się o 8:30 i już był koniec. Ale tak to nie, to mnie się dobrze spało, bez no, cicho, tak po prostu, wow, no, bardzo fajnie mi się spało. Może powietrze, może nie wiem co, przemęczenie jakieś większe, nie wiem, ale bardzo dobrze mi się spało, także teraz śniadanie, ale przepraszam, śniadanie będzie połączone z nagraniem. No właśnie mówiłem. Tak? Mówiłeś? No. Także wykorzystamy to i przy okazji dwa w jednym. Ugotujemy, zjemy. A wiecie, co się będzie? Ci będą jajka po wiedeńsku. Nie wiem, czy kojarzycie coś tak. U mnie w domu się czasami jadło jajka po wiedeńsku. Mama robiła, potem ja się nauczyłem. Bardzo prosty, banalny przepis. Wystarczą jajka. Dwa, trzy dodatki. O, ja nie wiem, koniec. Czy taki banalny. No trzeba jajko ugotować na miękko. Jest jedna sztuka, która na przykład mnie czasami się nie udaje, nie wychodzi. A która ukryta jest pod hasłem jajko na miękko. Nie ziewamy, panie. No bo widzisz, to jeszcze się dotleniam. Jajko na miękko właśnie. Jakby to zrobić, żeby ugotować idealne jajko na miękko, nie? No, ale nie wiem, będę próbowała. Najwyżej będziemy 3 podejścia mieć. Dobra, bierzemy się za robotę. Najpierw nagranie, potem śniadanie. Także startujemy, robimy, a potem idziemy w teren. Mamy jakieś plany na dzisiaj? Oj, ale czytam, powiecie, ja tak lubię się zapoznać z terenem, atrakcjami i tak dalej. I kolejka na Skrzyczne, nie? Wyciąg. Okazuje się, że dzisiaj przechodzi, mają prace konserwatorskie, czy tam jakieś, wiecie, przeglądy techniczne, nie? Po prostu akurat dzisiaj, nie? No to jutro jest szansa. Także, ale przynajmniej na tym jednym odcinku, bo tam ale ten pierwszy jest etapowy ten wjazd, nie? Ale ten pierwszy jest w remoncie. No, pierwszy, znaczy nie w remoncie, tylko w przeglądzie. No, przegląd techniczny, nie? Także może to jest znak. Tak miało być i tyle, nie? Dzisiaj będzie inaczej. Zobaczymy, jak jutro będzie pogoda, bo no, to nie, też jest ważne. Tam na razie się próbuje coś zrobić. Co? Tu już przygotowany stół pod nagranie i śniadanie. Marzenka kawę robi. Ja robię drugą kawę. Ty już drugą kawę pijesz? No. O, ktoś się nie wyspał jednak. Nie, właśnie nie, bo lubię. Jajka się gotują. Płyta, jak się okazało, nie jest indukcyjna, tylko jest płyta... Jak to się mówi? Żarowa? Nie, jakoś tam się to mówi. Nie wiem, w każdym razie jest taka, jajka nam się zaczynają, powoli. Ty masz czas? Tak, tak, tak. Także tu jest wszystko przygotowane, ogarnięte. Marzenka drugą kawę robi.
oj, coś. Muszę to wysunąć. No tak, bo inaczej nie przypadnie ci kapsułeczka. Dobra, jedziemy. No, dwie kawki. Nieźle. O, Marek, ale to jest takie malutkie. I bardzo... A ja, słuchajcie, zapomniałem sobie kupić mleko, no i kawa ostatecznie nie wpadnie. Wpadnie na mieście. A, właśnie, co do miasta. Polecacie, to bardzo dużo osób pisze, polecacie cukiernię Bagatela. Także myślę, że tam wpadniemy dzisiaj. Bo kawka musi być, nie? Tak, chyba zrobimy sobie spacer. No. Raz, dwa, trzy. Potem my tam na nagranie, nie? Na obiad, do kolacji. No i będzie. Dobra, jajka tu się gotują, kawka już zrobiona. A ja czekam. No, jeszcze dwie minutki. Ale teraz widzę, to jest takie fioletowawe, nawet różowawe w kamerze. Ale w kamerze, normalnie jest czerwone. Czerwień. Dobra. Kawusia jest. Zapach na całym przydałby się domu. Tarasik, ale wszystko jest mokre. Padało w nocy dosyć tak intensywnie, nie? No. Znaczy się nad ranem chyba nawet. Miałeś mówić, że burza była. Dobra, sprawdzimy. Ale jest, powiem wam, bardzo ciepło, naprawdę, przyjemnie. Ja myślałem, że wiecie, w długich spodniach dzisiaj wybędę, ale się okazuje, że jednak chyba w krótkich. Dobra, idziemy do środka. Zobaczymy, co tam Marzenka tu jeszcze robi. Przepis nagrany, ja wam pokażę. Wygląda to może nie zachęcająco, ale że smakuje rewelacyjnie. Jajko na miękko. Tu żółteczko ładnie. Takie płynne, do tego bułka, no po prostu nic lepszego. I najważniejsze tu są te dodatki, które się dodaje, czyli masło, coś jeszcze i pieprz. I powiem wam, to robi taki smak, że idealos. Także przepis wpadnie kiedy? Dzisiaj, jutro, pojutrze. Czyli, matko, mi się słuchajcie dni pomiesza. W wtorek, tak? W piątek wpadnie przepis na pyszne jajka po wiedeńsku. To jest taki przepis bardziej uproszczony, bo normalnie powinny być te jajka podane w całości, no ale wiecie, obieranie tych jajek w całości no jest dosyć problematyczne. Tym bardziej jak są na miękko. A ten przepis jest taki, wiecie, jest bardziej uproszczony, że tak powiem. Także smacznego, zajadamy pyszne jajka po wiedeńsku. Śniadanie zjedzone, zostało jeszcze tylko posprzątać to wszystko. I można wychodzić. Co mówisz? No, ciepły. Tak. Bo to jest taki tarasowy, ale jest ciepło, nie ma zimno. No właśnie nie wiem. Możliwe, że one są tylko załączone na okres świąteczny. Trudno mi to powiedzieć, wiesz? Bo te się świecą. Ty wiemy, gdzie się już załącza. Tam jest taki pstryczek, elektryczek. No to teraz kawka by się przydała. Idziemy. Doba. Jak się nazywało? Ba, na B. Bebok. Nie Bebok. Bagatela, o. No i właśnie to jest rozmaryn. No i była uprzejma wpadka. Ale bagno, no to może ja nie wiem czemu. Bo to mamy informację od właścicielki. Ale też dużo osób pisało na Instagramie, że to rozmaryn. Ale pięknie pachnie, pięknie. Lawendę też czuć, bo Marzenka mówi, że ją macała. No, ale tak nie wolno przynajmniej macać wszystkiego. Dobra, ja to ogarniam, wrzucam do zmywarki, myjemy się, idziemy, nie? Tak. Bo kawka musi być, powiem wam, że przydałoby się teraz kawka. No, gdybym kupił mleko, to bym się napił w domu. No, ale co zrobisz? No. Tak to jest. To ja już czekam tylko na dziewczyny, które się tam na górze przygotowują. O, Michał, jak ładnie wygląda. O, tu jej nie widać. Razem widać. Dzień dobry. Przygotowana. A w sumie to się pierwszy raz widzimy tutaj. No. Dzisiaj. Jaśka gotowa, ja już też zegarek mam przygotowany, ubrany. Telefon mi się ładuje, bo no, dzisiaj potrzebuję trochę prądu w nim. I słuchajcie, odnośnie płyty, bo rozpisaliście się na Instagramie, że to jest płyta ceramiczna. Racja, zwracam honor, macie rację. Pomyliłem się. Ja myślałem, że jest to jakaś, wiecie, żarnikowa, bo tak się to świeciło. Ale to jest płyta ceramiczna. Niektórzy piszą elektryczna. Elektryczne, z tego co wiem, to nie mają, nie widać tego światełka tu. A tu akurat było widać. Na początku myśleliśmy, że jest to płyta indukcyjna. Także słońce nam zaczyna teraz świecić. Może coś z tego będzie, powiem wam. Miejmy taką nadzieję, ciepło się robi. Ale bluzę chyba zabiorę, ewentualnie zabiorę kurtkę, powiem wam. Może tak, chociaż tam widzę, oddali ludzie idą ulicą, to mają tylko krótki rękawek. No przyjemnie jest w słońcu. Bardzo przyjemnie.
W ogóle już wiem, jak załączyć te lampki, to na wieczór je załączę, te, które są tutaj dookoła i są też na balkonie Michasi. Coś mi przełączyć znowu. O. Także to załączymy sobie na wieczór lampeczki. To wybywamy. Wybywamy. O, teraz mnie słychać. Idziemy na kawkę. Jak się, Marzenko, podobają te hortensje tu? Ale to aż takie drzewo z tego się zrobiło. Ogrodowe. Potężne, naprawdę piękne. Idziemy. My do centrum mamy, powiem wam, bardzo bliziutko. Tutaj tą dróżką. Tam od razu wychodzimy na ulicę. Kawałek i jesteśmy na głównej ulicy. Szczyrku, że tak powiem. O nie, teraz mi tutaj zahaczyłem i mi woda leci na... za szyję mi poleciała woda. Ale auto umyte. Powiedzmy. Nie, nawet jest czyste. Trzeba tą furtkę zamknąć i idziemy. To co widzicie w oddali Skrzyczne. Mieliśmy tam dzisiaj się wybrać, ale z racji konserwacji kolejki jutro pójdziemy. Pojedziemy. Tu piękny widok na góry. Ale powiem wam, że tu się bardzo dużo buduje, nie? Tak, sporo. Różne inwestycje, to takie dosyć duże inwestycje, nie, że ktoś, wiecie, dom buduje. Jakieś apartamenty, apartamentowcy, cudawianki się budują, także no. No bo teren atrakcyjny, jakby nie było, góry. Blisko w sumie Śląska, także stąd chyba to oblężenie. Ale jest pięknie, powiem wam. Cieplutko, milutko i... Ale w ogóle mówili, nie, że będzie ocieplenie tego dzisiaj. Będzie dzisiaj dużo cieplej niż wczoraj było, ale na północy jest podobno chłodno. Nie wiem, kto z północy jest. Fronty się... Ale jutro już ma być ciepło w całej Polsce, a od piątku ma być ładnie wszędzie, nie? Tak przynajmniej przesłuchałem. Tak zapowiadali. Także idziemy do centrum, chociaż chyba w centrum właściwie jesteśmy, jakby nie było. Ile tu jest? 10 minut drogi? Coś koło tego. Ale Skrzyżem bardzo ładnie się prezentuje. Coś ta kamera dzisiaj... No. O, może się tak przybliżymy trochę. O. Także jutro jest plan, żeby tam odwiedzić to miejsce. No i proszę, wybór ciast. Pisaliście, żeby się skusić na szarlotkę, jabłośnik szarlotkę. Kto wie? Duże kawały tu są, widać. Także zobaczymy. No i mamy naszą szarlotkę na ciepło z cynamonem, do tego flat white. Marzenka oczywiście szarlotki nie chciała, ale Michaśka spróbowała i już nawet jadła. I jak? No, zaraz powiem. Dobra, Michaśka, widać, że jabłka w całości są. Jest to taki mus. Aha, czyli te kawałki to było na pół. A myślałem, że takie duże są kawały podawane. Dobra, to ja od razu smakuję. Chcesz, Marzenko? To? Nie, spróbuj sobie. Nie, ja się podzielę chętnie. Ja sobie podzielę. Dobra, to ja pierwszy. Żeby nie było, ale ciężko to. Okay. Ło, jakie jabłka w całości. No. Powiem wam. Dobra jest. Że w smaku lepsza niż ta wczorajsza. No. Mniej ciasta, a więcej jabłek. Praktycznie same jabłka i tego ciasta bardzo mało. Bardzo dobra. Jest cynamon. A jednak. Dobrze doprawione jabłka są. Nie jest mdła, nie? To jest to, że one są w całości. One są w takich dużych kawałkach i są mięciutkie. One są takie mięciutkie, ale prawie że... Al dente. Z cynamonem. Bardzo dobre. Ale miejsce, powiem wam, bardzo specyficzne i tak trochę przypomina mi moje dzieciństwo, nie? Takie kawiarenki w sanatoriach. Znaczy, bardzo specyficzne, bo wystrój w ogóle nie jest góralski, górski nawet. Jakieś to są takie klimaty. Muzyka Guantanamera. Tropikalne Guantanamery. Nie wiem. Ale ładny witraż za to za nam jest. O, chyba go będzie widać. Także, jeżeli chodzi o wystrój, no kawa dobra, nie? A szarlotka jak szarlotka, bardzo dobra. Nietypowa, bo rzadko się takie zdarza. Ja tam za słodyczami nie przypadam, więc nie jestem tutaj ekspertem.
No ale smakować mi smakuje. No właśnie, tu są zdjęcia z jakichś koncertów, które tu były, ale nie wiem, czy tu były, czy w jakimś innym miejscu, ale tutaj, chyba... Tutaj, Lady Punk. No nie wiem, może gdzieś mają, ja nie wiem, jakąś piwniczkę, bardzo by się było zapytać. Dziwne miejsce. Nie no, takie inne po prostu. No, takie tu znowu są jakieś wystawa fotografii. Tropikalne jakieś takie egzotyczne zdjęcia z miejsc różnych. Ale wiesz, to może, no nie wiem, jakaś wystawa jest po ale prostu. Ale jedno co łączy, Hortensje. Aha, Hortensje. Ale bardzo ładne hortensje, widzisz? Trafiliśmy do bardzo ciekawego miejsca, gdzie można nabyć taką ręcznie robione dzieła sztuki malutkie. Ładne, nie? Niektórzy rzeczy są... To są takie glinki, nie? Szkło też jest. Bardzo ładne niektóre są. Kolorowe, no to jest, słuchajcie, mega kolorowe. Też jest jakaś biżuteria. O, można się bransoletki. No, jak nie szczerze, bo one są w szkle. Znaczy ze szkła. Ale drewniane też są. Może pokryte tak, nie? Taką warstwę. O, proszę, jakie ładne ptaki. Marzenka ogląda pierścienie. Obrazeczek 100 zł, 110 zależy jaki. Ale nie ma. Ciekawe, mnie się osobiście mi wpadły w oko tutaj takie kubeczki, tak? Nie kubeczki, a też ładne ci powiem, filiżanki. No to na przykład takie mega kolorowe jest. To też jest ładne takie ma. Tu na dole zobacz, jaka kozica. A co ci wpadło w oko? To mi wpadło w oko. Tu taka koza. Ale to też ładne. Wow. Ale bardzo leciutkie. A my już jesteśmy dalej trochę. I dotarliśmy do tego deptaka, który pokazywałem wczoraj wieczorem w ciemności. A tak się on mniej więcej prezentuje za dnia. No ładnie. Tu jest karczma, której wczoraj piliśmy do herbatkę. I idziemy w kierunku deptaku. Tu się rozkładają jakieś dmuchańce. To jest ciekawe zrobione to miejsce. Tylko nie wiem, czy jest niewykończone. Bo jakby tu czegoś brakowało. No i tu jakoś chyba kiedyś działała jakaś fontanna. Tak mi się wydaje, ale póki co. Cisza, spokój. Nie wiem, tu jakby czegoś brakowało, albo to jest jeszcze w trakcie jakiegoś remontu, albo modernizacji, albo coś, nie mam pojęcia. Chociaż całość wygląda na skończoną już. My jesteśmy na deptaku nad Żylicą, bardzo ładnie. I tak się zastanawiam, słuchajcie, już drugi dzień, już mam, tu budują taki, taki obiekt. To wygląda jakby to miała być galeria, chociaż nie wiem. Tam też jest bank z tego co widziałem. Jakby ktoś wiedział, dajcie znać, co to jest. Nie? Mnie to bardzo ciekawi, bo to dosyć duży obiekt. Tam od ulicy to bardziej jest tak no, pokaźny, chociaż ten też jest duży. Ale nie ma żadnej informacji, co to będzie. Że jak na mój, tak wiecie, pierwszy rzut oka wygląda to z tamtej strony jak na galerię. Ale jak teraz widzę z tej strony te okna, to może jakieś... Jakieś mieszkania? No właśnie. Nie wiem.
ale myślę, że wy wiecie, to napiszcie, bo jestem bardzo ciekawy. Tak jak mówiłem, dużo się tu buduje w okolicy. A tu idziemy równolegle do głównej ulicy, ale zupełnie inaczej, cicho, spokojnie i klimatycznie. Tak. I tu jest takie charakterystyczne właśnie czyszczyrk, że nie, tu akurat taka mała jest, ale tam były dużo większe z tyłu i ta woda przez to tak ładnie szumi. Takie wodospadziki. Tak, jesteśmy coraz bliżej kolejki, bo idziemy w kierunku kolejki na skrzyżę. Wyciąg taki jakby, no. Nie wyciąg. Słońce nam przygrzewa coraz to bardziej. Nie zabrałem okularów i żałuję, szczerze powiem, bo zaczyna razić. Nie, no bez przesady. Ale czemu? Przygrzewa. Słońca. Ale przygrzewa, fajnie jest. Bardzo jeszcze będzie pogoda. I wam jeszcze powiem, tylko no. Kilka minut i zaraz będziemy przy tej dolnej stacji, ale jak wiemy, ona nie działa dzisiaj. No, jutro będzie działała. Ale robimy spacer, bo jest tak fajnie. Teraz już ją widzę chyba. Jak się nie mylę, tam, to nie tam jest hotel. Nie, jeszcze prosto kawałek. Państwu. Ale stoi, no. Szanowni. Ale bardzo ładnie, także... Tak, bo dzisiaj są jakieś tam dzisiaj przeglądy. Jutro mamy nadzieję, że wjedziemy, a gdyby dzisiaj była działała, to by było super, bo pogoda jest fajna, nie? No, i widoczki by były fajne, ale dobra. Cicho, cicho. Wszystko przed nami. Jutro jest dzień, także nastawienie ma być pozytywne. A że jesteśmy dosyć długo, to spokojnie możemy jeszcze jutro zagościć na górze. Tak. Na pewno jutrzejszy dzień. O, ja teraz tak się obracam. To taka dziwna zabudowa za mną. Jutrzejszy dzień wykorzystamy w pełni. No oczywiście tam wiadomo, że już pod wieczór to trzeba wracać, ale na pewno tutaj skorzystamy. Jakieś nagrania jeszcze się szykują. I jutro bym chciała to skrzyczne jednak zdobyć. Może namówię rodzinkę. Nie, no ja chętnie. Tak? Ja oczywiście, że nie. Ale słuchajcie, co do nagrania. Dzisiaj mieliśmy jechać do Czarciego Kopyta i się okazuje, że chyba jednak dzisiaj nie pojedziemy, lecz jutro. Znaczy ja uważam, że to jest logistycznie trochę nie wypał, ponieważ tak, stąd około 55 minut mamy do Czarciego Kopyta, bo to jest w stronę Bielska i to jest jakby nasza droga powrotna. Więc tam jechać, nagrać, zjeść i wrócić tutaj znowu godzinę, to całkiem bez sensu. Wolę jutro jechać w drodze powrotnej, zatrzymać się tam, no i potem już wrócić do domu, mieć bliżej, nie? Zjeść obiad, o kolację. A dzisiejszy dzień nie tracisz tych 2 godzin na dojazd, tylko po prostu ten dzień tutaj spędzić. Marzenka sobie musi nagrać, a ten dzień, słuchajcie, spędzić tu na miejscu. A dzisiaj, tak myślimy, czy się nie wybrać do właśnie starej karczmy. Wczoraj byliśmy, rybka była rewelacyjna. No kurczę, szkoda, że ją wczoraj zamówiłem, bo dzisiaj muszę chyba coś innego zamówić, żeby to miało ręce i nogi. Ale myślę, że warto też to miejsce pokazać. A jak już jesteście odnośnie miejsca, to proszę bardzo, stacja dolna, Skrzyczne. Sprawdzimy co, jak bileciki pani w kasie siedzi, także nie wiem. Ale nie, no nie działa kolejka. No chciałem wam nagrać ceny biletem, bo migoczy. Szczyrk, osoba dorosła 69 zł, dzieci, tak jak Michasia, 59. Na górę tylko 54, także no, podobna cena jak w Zakopanem, nie? Chociaż Gubałówka była trochę tańsza. No to wszystko już wiemy. Jedziemy jutro. Tak, ponieważ dzisiaj jest przegląd techniczny na pierwsza część kolejki. No, ale że my dzisiaj już nie wbierzemy się w góry, bo druga znowu jest czynna, nie? Ale trzeba by było podejść, no, także jutro przychodzimy, jedziemy, bo to wiecie, jest przesiadka w połowie, na Jaworzynie jest przesiadka i jedziecie na Skrzyczne. Tak, ja się nie mylę, to jest właśnie to, co tu widać na tym zdjęciu, nie? Tak. To jest to. Także jutro sobie tu podejdziemy, myślę, że warto, no, już teraz nie będziemy na szlaku. Ale zimą też ładnie, zobacz. No tak, no tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o narciarzy, nie? W sezonie narciarskim myślę, że Szczyrk bardziej żyje, że tak powiem, nie? Natomiast tu latem troszeczkę jest inaczej niż na przykład. Chyba, że końcówka wakacji. Może, że końcówka wakacji, ale wydaje mi się, że to jest jednak... O, jadą sobie te krzesełeczka, no. Wydaje mi się, że to jest jednak, wiesz co, narciarski jakby, nie? Kurot, czy no, nie wiem. Dobra, to ale idziemy dalej. No, pięknie to prezentuje. No i blisko jest z tego naszego domku tu. Tak, ja uważam, że pierwszy 20 minut? No, nawet chyba nie. Z powrotem tylko podejdziemy i mieć drogę powrotną jutro, nie? I do Czarciego. No to już wiemy co i ja. Teraz idziemy dalej przed siebie i zwiedzamy Szczyrk. Musimy jeszcze kupić magnesik, no bo tradycja musi być, wiesz, zrealizowana.
No tak, musimy jeszcze... A nie mamy jeszcze nagranie ze Szczyrku, nie? Nie. No, także... Dobra, to gdzie teraz jeszcze? Prosto? Przed siebie. Przed siebie do celu. Odkrywamy. A cel znajdziemy po drodze. No i trafiliśmy do miejsca, gdzie można kupić mydło z mleka owczego i lanoliną. Z żurawiną klasyczną z aktywnym węglem. Pakowane w takie ładne torebki lniane. Lub takie. 8 zł to przynajmniej kosztuje w woreczku. Nie wiem, ile to w torebce kosztuje, w tym woreczku. Są też bardzo ładne świece. Ta akurat jest zapach lasu. Bardzo ładnie pachnie. Tu mamy kolejną też, już miałem okazję, cynamon, pomarańcza, goździki. No faktycznie, ale taki przyjemny zapach jest. Jeszcze tu jest jakaś świeca. Tu mamy akurat bergamotka z poziomką. Przyjemny zapach. I w ogóle mnóstwo różnych rzeczy tu jest. A Michaśka gdzieś tam już wybiera. Tu jest owca, która proponuje mydełko. Lawenda, tu chyba można sobie usiąść, chociaż powiem wam, że myślałem, że już nie będzie padało. Aha, pan Magnusik. Magnesiki jeszcze ciekawe, no. Bardzo, no bardzo ładne. Nie, no ja mam bransoletkę. O, jakąś bransoletkę słyszę w tle. Aaa. Domki. No ładne rzeczy i kropi deszcz niestety. Pamiątki kupione, bardzo parasole fajne. Parasole rozłożone. Ale już przestaje. My akurat byli na sklepie, to padało, a teraz tak. Proszę. Kupiliśmy bardzo fajne rzeczy, to wam pokażemy. Bardzo fajne, kolczyki sobie kupiłam. A ja co ale kupiłem? Ale handmade, bardzo ładne, tak. Taka biżuteria, ręcznie robiona, że tak powiem. Michaśka też sobie kupiła pamiątkę już pierwszą. No nie tylko mydło, a magnesik. Także a to będziemy... magnesik wspólny. Ja wiem, jak będziemy w domku, to wam pokażemy. Tu mnie te parasole, wiecie, tak tytają. Także idziemy teraz dalej. I mnie jeszcze kusi tam ta właśnie taka, galeria, nie? Tam, gdzie byliśmy po tej pokawce. Tam są fajne rzeczy. Mnie tak kuszą. Była taka fajna misa, czy coś takiego. Można wykorzystać potem do jakiegoś nagrania. Także idziemy dalej przed siebie. Ta torba może tylko wskazywać jedno. Że Marek był... w miejscu, do którego dotarliśmy przed pokawie. No i coś ciekawego wybraliśmy. W ramach gotujemy. Co to wam pokażę, jak będziemy w domku już później. Teraz to tylko idziemy zanieść, a potem chyba idziemy na obiad, nie Marzenko? Idziemy na obiad, nagramy sobie. No i tak miło mija nam dzień. Deszcz przed chwilą, jak już wiecie, kropił, ale przestało. Także to było jakieś przelotne zaledwie. No i tego się trzymajmy, że już nie będzie ci się padało. Tak jest. Zdążyliśmy zanieść do domku nasze rzeczy, nasze zakupy. Wyszliśmy tylko na miasto i deszcz po prostu od razu złapał. Ale od razu mamy... Ale dobra, dotarliśmy na jedzenie. Mieliśmy nagrywać, ale jakoś tu nie nagrywamy. Nagrywamy jutro w czarcim kopycie, także dzisiaj na spokojnie będziemy jeść obiad. No i co wybierze? Tak, ja chyba też wezmę. Ja nie wiem co wziąć. Taką mam ochotę. No ja jak zwykle tradycyjnie. Ja bym wziął kwaśnicę, ale kurde, nie wiem. A masz blisko. Co tam tu jest to? Znaczy w niektórych miejscach na mnie działa tak, wiecie no. Zależy jaka jest, czy jest bardzo tłusta. Czy jest na baraninie takiej nie tłustej. O, moja czas na rozgrzanie. Herbatka cynamonowa, do tego żurawinka. No teraz się tak rozpadało, że już chyba się zaciągnęło. No, pada i pada. Ale jak ładnie pachnie tą cynamonową herbatą. Teraz mi tak doszło. Proszę bardzo, pyszny żurek. Aż pachnie, to jest żurek, jak? No, nazwę zapomnę. A właśnie, Szczyrkowski. Tak, Szczyrkowski żurek. Z ziemniakami, z kiełbasą. Pieczarki na zakwasie tutejszym i jeszcze do tego jest sobie domówiłem oczywiście krzan, bo wiem jakoś mi bardzo smakuje krzan. U Marzenki jest jak zwykle rosołek. Ale jest tak gorące, że muszę. No moje też widzę jest gorące, bo aż paruje. Także zajadamy się smacznego. Ciekawe czy smakuje jak w żurowni. Ale to może być inny zakwas trochę. Pyszny. Dobra, to się odezwę jak będę na pewno konsumował. Żurek po prostu jest rewelacyjny, smakuje jak w żurowni, pyszny, na bogato. Tu jest tyle wszystkiego, a jak dołożyłem do tego chrzan, to po prostu siedzę, młuczę i jem, nie? Maszyna mi mówi, uspokój się, ale taki pyszny. No właśnie.
jak domowy, po prostu żur. Także tu nawet warto przyjść na sam żur, powiem tak. Na drugie danie ci nie wejdzie ryba, tylko żeberka. Jestem ciekawy, gdzie ja to jadłem te żeberka ostatnio? Zakopanym. W Zakopanym Zapiecku. Były dobre. A ciekawe, jakie tu będą. No, bo powiem wam, że żurek rewelacyjny. Nie wiem, jak tam rosół. Bardzo dobre. Dobry. Makaron wygląda... Nie, ale to jest kupny chyba, nie? Ale wygląda jak z Polski, taki cięty. Także smacznego. Żebereczko harnasia przyszło z ziemniakami, ze smażoną kapustą i zestaw surdoczek. No, powiem wam, że żeberko mniejsze niż w tym Zapiecku. Tam było dłuższe, nie? Mam takie wrażenie. No, ale grubsze. Jest grubsze. Dlatego jest grubsze. Gramatura nie wiem, jaka jest. O, marzenki, proszę bardzo. Siekane. Siekane nie, czy mielone? A, mielone. Mieleczki na ciepło, kartofele z wody, pycha. No, Michasia ma to samo, także smacznego, co? No, surówki są dobre. Wczoraj ja miałem te same surówki i mi najbardziej smakowała ta na kiszonej kapusie, bardzo dobra jest. A mnie ta czerwona. No, a chciałem marcheweczkę. Też dobra, ale czerwona wygrywa się. Dobra, smacznego. Pyszny obiad zjedzony. Powiem wam, że jestem najedzony maksymalnie, jak się tylko dało. Więc teraz czas spalić te kalorie. I idziemy do sanktuarium. Tak, i popatrzcie, jakie niebo. W czasie obiadu popadał deszcz. Przystało, pięknie się zrobiło, słońce świeci. Także mówiłem, że dzisiaj jeszcze będzie piękna pogoda. Także może wieczór będzie na tarasie, Maszynko, kto wie. Zatem teraz idziemy, bo pisaliście, że warto odwiedzić to miejsce. Zresztą tu lokalni też nam mówili, że fajnie by tam było wejść. No więc idziemy. Trochę zwiedzimy teraz inną część Szczyrku. Marzenka też tu ze mną podąża, Michasia też. Tak, idziemy. Idziemy przed siebie. Oczywiście was zabieramy ze sobą. I w drodze do sanktuarium wyłonił się taki piękny widok. Skrzyczne w tle. A tu idziemy dalej, 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 dalej. I tu jest nasz domek. O, tu gdzie palec pokazuje. No teraz go nie widać, ale trochę go sobie zbliżymy, zbliżymy, zbliżymy. O, o, o. A tu zaraz widać ten stok narciarski, który zimą, wiadomo, funkcjonuje. Ale teraz tam na skrzyczy musi być też pięknie. Ładnie się zrobiło. Jeszcze ile? 20 minut zostało nam po tą górkę? Uch, ja już ten powiem, mam trochę zmęczony. To jest to? Nie, no co ty. Nie, tu nie. Dalej, dalej. Ja wiem, że dalej, tylko tutaj coś takiego widzę. Dotarliśmy na miejsce. Popatrzcie, jaki widok piękny na skrzyczne od tej strony. Idziemy dalej, widzimy Michasię. No i widzimy sanktuarium, które było naszym celem. Doszliśmy. Marzenka tam już widzę na ławeczce odpoczywa. Pół godziny, czekaj, 45, no to... Ile? 20 minut. Dosyć. 20 minut się Google pokazywał. Ale powiem... Tak, Marek Marudzi. Słuchajcie, ja słyszałem, że tu jest, wiecie, pod górkę, nie? Ale pod jaką górkę? Ja miałem wrażenie, że wchodzę na ten... Na Kocierz, bo tam bardzo podobne jest te podjazdy. No ale udało się nam dotrzeć, warto było, ponieważ widoki piękne, a teraz idziemy do sanktuarium. Także Marzenka, kierowniczka wycieczki, prowadzi. Ale tutaj takie są znaki, takie szlaki. No to Marzenko, muszę widzimy poczytać. Się na dole. Nie, chodźcie do Kościoła. Tak, idziemy do Kościoła. No i jeszcze widok stąd. Popatrzcie, jak pięknie. Rusza jest? No to nie wejdziemy do środka, jak jest msza, nie będziemy przeszkadzać. Coś tam słyszę. Pięknie to wygląda. No, ale ta budowa i widzimy ją z naszego domku, nie? Tak, widać. Nie, tak, widać, widać, widać. I zastanawialiśmy biały się, kompleks. Co to jest takiego dziwnego, nie? Dobra, jedziemy do środka, zobaczymy. Chociaż jak msza, to nie będziemy, nie? Przeszkadzać. Nie, nie. Marzenka poszła już do domku, a my jeszcze z Michasią idziemy na zakupy do Biedronczki. Mieszka coś tam sobie kupuje. Se sobie, a ja też coś kupię może mleko, napiję się kawy w domu. O, to jest świetny pomysł. No i potem już będziemy tak popołudnie, późne wieczór spędzać w domku, już gdzieś nie idziemy tu. To bardziej późny wieczór. No, bo już 18 chyba, nie? Nawet nie sprawdzałem, która godzina. Ale powiem wam, że pogoda się robi ładnie. Oby. Wszystko się rozeszło, dwa razy popadało, pokropiło. No ten widok jest piękny. Powiem wam, że zaczynam się zakochiwać w tym widoku. Bardzo ładnie. No trochę gubałówkę przypomina. Tam też na gubałówce jest taki maszt, słuchajcie. Może zbliżę. O.
Tylko że jest dużo krótsza, no i, ale jest wyższa niż Guba Łóweczka, bo sprawdzaliśmy. Także idziemy z Michaśką do centrum. Tu już karczma się świeci. To znaczy, że idzie wieczór. Wizyta w Biedroneczce i szukamy mleka do kawy. Ale jak najmniejsze, bo nie chcę tego za bardzo do domu wozić, nie ma sensu. Także mleczko gdzieś musi być. Mleko jest, śmietanka jest, ale w sumie najmniejsza pojemność to pół litra. No i chyba takie będę musiał kupić, bo nic mniejszego to tu nie widzę, szczerze powiem. No trudno. Za mną widzicie bagatele. Kupiłem tym razem lodzika. Jestem ciekawy. Bardzo dobre. Akurat ma smak whisky. No i słuchajcie, z racji tego, że już nigdzie nie będziemy wychodzić, a nam bardzo smakowało, to do kawki, oprócz mleka, które widzieliście, jeszcze wpadnie taka pyszna szarlotka. Właśnie też z tego, jak się nazywało? Bagateli. O. Teraz idziemy do Marzenki, no i balansujemy. 18:05 dopiero teraz jest, a jak do was się ostatnio odzywałem, to była za 15, a tu bardzo ładnie popatrzcie za górą. Idziemy do Marzenki od strony tarasu. Dzień dobry. Proszę, jak Marzenka sobie balansuje. A już nas z dołu widziała. Znaczy z góry, jak byliśmy na dole. Matko, co ty znowu kupiłeś? Proszę, dla ciebie, kochanie. No na pewno. Na pół. Wiesz, że ja nie lubię. Czego nie lubisz? Słodkości. A tam wydaje się, kawkę sobie zrobimy, bo kupiłem mleko. Tak? No. No ja bez mleka, ale to nie. Nie, czarna to jest masakra. No i co, jak ty czujesz? Bardzo dobrze. Sprawdzałem, wiesz ile kilometrów dzisiaj zrobiliśmy? Oj, to 10. 11,5. Prawie blisko. No, ładny wynik, nie? No, bardzo ładny, fajnie. A jakie różnice wysokości? No, to ostatnie, gdzie byliśmy teraz na tym, w tym sanktuarium. No, to tam powiem wam, Marek przystawał kilka razy. Także Marek się pocił, już miał na mnie nerwy, gdyby wiedział. Bo byłem po obiedzie. Po obiedzie był, a powiem wam naprawdę, że takie dosyć strome podejście no było. No niektórzy pisali, nie? Także wiedzą jak tam jest. Tak, ale było, zaliczyliśmy piękne krajobrazy, widoki, już wiemy co tam nowego się też buduje, jakie się tam różności, wiecie, i to takie kolosalne, ogromne. No to gdzieś jest to zbocze tam dalej chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak. No właściwie to tutaj. Tam za rogiem. Się skręcano. Także, no, ale potem już był zadowolony, ja wszedł do góry i tylko schodzić, nie? Bo już myślałam o tym kawce. Tak? I szarlotkę do kawusi kupiłeś tak. Sobie. Aha. I lodzik już zjedzony. Tak? Bardzo a dobre. Ja tymczasem sobie przyszłam, tu się trochę ogarnęłam, przebrałam, bo i taki właśnie wieczorek na tarasie, książka już jest, przygotowałam sobie bluzę, powycierałam tu trochę, bo wiecie, tu wszędzie mokro, ale tu powycierałam takim, o, i to krzesełeczko przyniosłam sobie po dusie i tak z boku, żeby sobie tutaj siedzieć, tu może się... tu... i tak sobie siedzę i słyszę jakieś głosy, ktoś rozmawia, nie? No tam ktoś idzie do lasu, albo z lasu a, już. Z lasu. I powiem ale tu w ogóle jest taki ślizg jakiś, tylko ja tu nie widzę nikogo, może w czasie wakacji to działało. Ślizg, no, ale to musi być temperatura, nie? No bo to jest wodny taki. Także do lasu na grzyby, no także widzicie, o pan tam już w reklamóweczce coś ma. No jakąś także... ma tam. Może, no wiesz co, mogą być grzyby, bo jest ciepło. Tak, jest ciepło. Mokro. Bo wieczory są naprawdę fajne, ciepłe, jest mokro i grzybnia puszcza. A ja teraz właśnie sprawdziłem, to jest 12,2 km. Tyle nam się udało się zrobić. A, no bo z Michasią może trochę, nie? No i on to zliczył teraz. I żeście jeszcze do tej Biedry szli. No ale to prawie tyle sam. Kawka już zrobiona z mleczkiem. Marzenka tu herbatkę sobie zrobiła. Tu coś wyciągła, jakieś słodkości, borówki. A tam Marzena na balkonie, znaczy na tarasie, jak ją widzicie, coś wcina. Ja wiem, co na wcina. Takiego batonika. Dobra. Tu no, spaliłem dzisiaj też, żeby było przyjemniej wieczorem, bo powiem wam, bardzo miło wczoraj było. Jak taki jeden kawałeczek się spali. Świece ładnie zapalone, jest klimacik. Także teraz będziemy balansować. No muszę powiedzieć, że kominek robi klimat. Klimacik jest, odloty były. Wszyscy praktycznie odlecieli na chwilę, Marek, prawda, Marzenko? Nie tak chrapał. Nie. A tu słuchajcie, dzisiejsze łowy, no powiem szczerze, że ładne rzeczy. Tylko tu nie ma jakiegoś, a tu jest jeszcze światło, to tu załączę na chwilę.
O, trochę więcej światła. Jeszcze mogę o tu doświetlić. Teraz jest dużo światła chyba. I otóż co, Michaśka sobie wybrała taki bardzo ładny magnesik na lodówkę. To jest jakaś taka, jak się to mówi? Ceramika. Tak, tak. Bardzo ładny, ale że te łosie, nie łosie, to jest łoś, Marzynko? Nie, no to chyba jeleń jakiś. Nie? Jeleń, właśnie. Proszę poznać jelenia od łosia. Aha, no tak, pozwól, nie racja sobie. Dobra, to sobie kupiła. To już chyba ten kilat. Tu są te mydełka, które wam pokazywałem. To są mydło owcze. Jedno jest z węglem aktywnym, a to białe z czym, Michaśka, było? Ono jest z mlekiem owczym, tak? Tak. No. I z lanoliną oba są. Lanolina, też. Mydło owcze z gór. No ale wcale nie pachnie tak owczo. Ale bardzo ładnie pachnie, taki przyjemny ten zapach. Taki delikatny, no. No to jest, słuchajcie, hit. Krówki. Krówki górskie na maśle, pani powiedziała. No jestem bardzo ciekawy. Co? Nawet jeszcze nie skusiłem, żeby ich otworzyć. No naprawdę, zamiast przetestować. No Marzenko, za chwilę otwieramy, próbujemy. Można, dobra. I słuchajcie, świece. Ja nie wiem, czy nawet jednej świecy tu nie zapalić na razie. Co ty myślisz, żeby tutaj macik zrobić? Ale nie umiem tego. Ja ci pomogę. O. O, taka. Ta jest akurat, to za zapach? To jest zapach lasu. Ale ładnie, aż pachnie to rybka. Tak, i to jest ceramika użytkowa. Pani powiedziała, że jak świeca się wypali, są świece sojowe, to wtedy można sobie to wymyć ten, no. No i pani zaproponowała, że można sobie zrobić grzańca. A tego nie słyszałem. No to widzicie, Marzenka słyszy coś, czego ja nie słyszę. Grzanie. No tak, to no, można mieć tak, zmywarce do mikroweli, można wkładać także zapach lasu i drugi zapach. Marzenka pomoże. Na tą dostaliśmy mały rabacik, bo to była ostatnia z wystawy. I to jest zapach, aha, cynamon, pomarańcza, goździk. Tak już zima. No i którą tu zapalić teraz? Nie, no do pieca pasuje ta zimowa. Zimowa, dobra. Także to są jedne z pamiątki. Marzenka sobie jeszcze coś tam kupiła, ale już sobie nie wyciągałem. No i tu, słuchajcie, to będzie chyba hit. Filiżanki. One są ręcznie robione, delikatne, też jakaś ceramika. Ale jak na tym stole ładnie ta wygląda tam, nie wiem, co to jest. Półmisek, taki półmisek. No właśnie tego chciałem za chwilę wrócić, ale powiem o tej filiżankach. Aha, coś. To jest niby mak. No faktycznie, coś z maku ma. Tak? Taki kwiat maku. A to jest taka jesienna, nie? A to Marzenka też chciała, bo mówi, że jest jesienna. Marzenka, no tak, bo ja się pytałem, którą wybrać. Powiedziałaś obie. Dobra, no to Marzenka wybrała tą. Ja tą i mamy dwie. Jedna. A taka prawda jest, że Marek wybrał obydwie. No tak, ale ja chciałem z tej zrezygnować. Wspaniały, a ta ci się podoba. Bardzo mu się podobały. A tu jest też jakiś kwiatek, ale co to za kwiatek? No. To jest bratek rozprasowany, wiesz? Dobra. Także takie dwie filiżanki, no i taki półmisek, ale to jest ciężkie akurat. To bardzo ciężkie jest. Tym by szło nieźle gwoździe wbijać, ale bardzo ładnie wygląda na takim drewnianym stole, trzeba przyznać. Bardzo ładnie się prezentuje, tylko co na nim, co tu położyć? A, coś na gram, jakieś ciasteczka. Znaczy owoce na pewno tu pasują. No ciasteczka, to by tu... Tu by ładnie też wyglądały jakieś drożdżóweczki ze śliwkami. No. No ciasteczka kruche na maśle, bardzo fajnie by też wyglądały. No także no tu przepisów może być sporo. Na także takie pamiątki ze szczyrku. A, króweczkę, proszę, Marzenka otwiera, bo ja tu mam zainteresy. Ja idę po zapałki i odpalimy sobie świecę. Ciekawy jestem, czy będzie intensywny. Pani powiedziała, że bardzo intensywny zapach ma. No, powiem tak, jak są niezapalone, pachną intensywnie. Ale ważne, jak świeca pachnie po zapaleniu. Także, a Marzenka tu widzę wcina krówki. Podobno kruche. Dobre? Bardzo dobra krucha. Ale w nie ogóle... Ciągutka. Prezentuje się ok, nie? No, bardzo ładna. No, ładna, ale przede wszystkim dobra. Bardzo maślana. No mówię, ale maślana. Taka maślana, no. Pani no. Nie kłamała. Dobrze, że też się dziękuję pani. Tak? Jeszcze jedną kupisz? Nie wiem. Nie no, żartuję. Kupimy. Momencik. O, odpalimy. Którą sobie. Którą odpalasz? No, las chciałaś. Aha, to był las, tak? Nie, ja chciałam tą grzańcową. Tak? No to co mi mówisz, że las będzie pasował do tego? A to, patrz, nie odpala. Nie no. Świeca odpalona. Ona tak skrzy, bo to jest knot drewniany. Zaraz ją tu gdzieś postawię. Ale ja wam powiem, że to jest też efekt. Myśmy na starym mieszkaniu mieli takie świece, nie? Z takim knotem. I no, właśnie to takie, takie szczyrkanie, takie strzelanie. Takie skrzenie. No, skrzenie.
Bo skrzynie to mogą to być na coś. I efekt daje. Oczywiście jak jest cicho i to słychać ładnie. Bardzo fajnie, no. Także to jest też efekt dodatkowy. Tak, także ja teraz biorę to, pakuję z powrotem do tych torów, bo to wszystko wyciągnąłem i idę do auta jeszcze po wody. No ale po co są wody na parapecie? No i gdzie dwie wody zostały, nawet nie dwie wody, a wiesz jak wody u nas schodzą w nocy. No, bo w nocy się pije wodę, prawda? Dobra, to idę do auta i widzimy się chyba później jeszcze. A ciekawe, jaka jest. W sumie młoda godzina jest, powiem wam. No, jak dla nas. 20:30, a my już od półtorej dobrej godziny w domu. Piecyku. Siedzi. Ja tu. Ale tu nie ma zimno, żeby było. Ja wiem co, bo Marzenka siedziała tam na tym tarasie, a tam już był chłodek lekki. Nie, no Marek, naprawdę wysilej żurem, no. Żurę to ja zjadłem się żur. Słychać je. No, cykady. A wiesz co, w ogóle ktoś, jedna osoba pisała, że jak słychać tak mocno cykady to znak, że nadchodzi. Tam coś chodzi. Jakieś zwierzątko chyba. No właśnie uciekło. No wiesz co tu jest? Są zdjęcia, jak chodzą te sarny, nie? Ja tu w papuciach. No uciekło na pewno. Ty ją widzisz? Zobacz, chodź tutaj. Jasne, żebym ja tu już powoli. Nie wiem, czy. Ja nie wiem, czy w tych ciemnościach tam dojrzycie, ale faktycznie. Ja może zgaszę światło szybko. Jest sarenka, ona sobie wcina coś, patrzy teraz na mnie i obok. Czekaj, przybliż ich. Gdzie to nie ma tego? Są. Tu widzicie? Tu jest matka? Jest. Albo ojciec? Nie wiem. A tu jest młody. Nie, to już teraz nie widać. Ale teraz widać. Śliczna. Ale tu są sarenki, powiem wam, bo pani nam na zdjęciu podesłała, zresztą u niej na stronie jest, że na Facebooku, na Instagramie. Że tu przychodzą sobie i one sobie tu chodzą. Taka sarenka nic nam nie zrobi. A zgaś światło. Ale nie, jak zgaci światło, będzie ciemno. A ja wiecie, nie chcę ich doświetlać, żeby ich nie straszyć, żeby one są spokojnie. Ale one, no, o. Ale fakt. Sobie tam jedzą. Ale one takie są wyluzowane ogólnie. No ale nie, jak wyszliśmy, to one były niżej, wiesz? I uciekały. Ale troszeczkę widać. No przestraszyły się ciebie. O, dzięki. Także nie tylko cykady, ale też sarenki. No, naprawdę, o, tu ją nawet widać, o, tu widzicie, tu jest jedna, tu jest druga, nie wiem czy mi się nie świeci, no bo to jest matka nie świeci. Chyba i małe, tak mi się też wydaje, dobra, nie będziemy im przeszkadzać, ja słuchajcie, idę teraz po wodę, o, a pani nam na zdjęciach podesłała, to one sobie tu chodziły, w tej części, za tym płotkiem, cykady, dobra, no i Marzenka. No fajne, tak zobaczyć sarenkę. Woda przyniesiona, ja sobie tak siedzę i nagle taki zapaszek, ja wam coś pokażę. Co Marzenka tu odgrzewa? Cię na to. Wczorajsze pierogi z obiadu. No ale idealnie. Ale to są pierogi, jedne są z kapustą i grzybami, a drugie z serem. Ale ja wiem, które są z którym, bo to widać po tej pietruszce tu. Tak, tak. Z pietruszką są te z kapustą. I wczorajsze, pewnie, wszystko się zje. Patelnia była, więc się odsmażają. Tak, słuchajcie, tu wszystko możecie zrobić. Nawet latarki użyć i lornetki. A to ja wam zaraz coś jeszcze, słuchajcie, zdradzę. Ja wam jeszcze powiem jedną rzecz, bo to jest taka różnica, taki domek a hotel, nie? Ale że w hotelu byś na zimno musiała zjeść te pierogi. Tak, ale to jest właśnie tak inaczej, tak fajnie, nie? Bo to jest jak w domu po prostu. To jest jak w domu, nie? I właśnie, no. Także Marzenka teraz robi pierożki. To znaczy, odsmażam. Ja odgrzewam, bo tak, oczywiście. Masełku, fajnie. O, nikt tych pierogów nie. Tylko muszę tutaj obczaić, słuchajcie, taką tą. No, czekaj, a tak, jest dobrze. Bo my mamy indukcyjną głównie, tu troszeczkę inaczej to funkcjonuje i boję się, żeby nie za bardzo, żeby mi się nie popaliło. Ale na Kaszubach była taka, pamiętasz? Nie. Też się tak na czerwono świeciło. Ale ona miała, to nie była taka. Też była szklana. Szkło było. Tak? No pewnie. No, sorry, nawet jest na filmikach. No także. Także pierożki. Pieczemy, tak. Odsmażamy. A ja wam jeszcze. A zresztą czuję, już macie mnie dosyć, co niektórzy piszą, Marek, pokaż coś, co jest dookoła, a nie tylko siebie. No więc dobra, idę do pierwszego przedpokoju. Będzie sobie światło zrobimy. I popatrzcie, tu jest taka szafa, to już wczoraj widzieliście. I tu sobie możecie skorzystać. Tu jest wszystko. Jak w razie czego latareczka. W razie czego baterii jakby komuś brakły. Jak jakieś ten trójniczki. Nawet jest przedłużacz. Ja swój przywiozłem, ale dobra. Parasol. Tu jakaś dodatkowa.
misiu jest. No tu jakieś dekoracje też można sobie je wyciągnąć i tam po swojemu poukładać. Tu macie szafę. A w szafie jest suszarka, bo na dole jest pralka, jak widzieliście. Jest też deska do prasowania. Tu jest odkurzacz, nocnik nawet jest, ale gdzie... Aha, i żelazko jest tu. Co to jest, nie wiem, nawet nie zaglądałem, ale to jest coś rozkładanego, nie będę tego, wiecie, rozkładał, bo nie widzę sensu. Także zamykamy szafę, takie cuda. A w dolnych szufladach jeszcze tej bawialni macie do dyspozycji świece, jakby wam brakło rozpałkę, takie cuda nie widzę. Chociaż dzisiaj kupiłem gazetę, powiem, żeby mi się lepiej rozpaliło w tym kominku i się naprawdę dużo lepiej pali dzisiaj niż wczoraj. Ale słuchajcie, ja nie wiedziałem, o tu zamknięcie, ale ja nie wiedziałem, że gazety są po prostu w takich kosmicznych cenach. Wiesz, ile ta gazeta marzona kosztowała? Prawie 6 zł. Byłem w szoku, że gazeta tyle kosztuje, zwykła gazeta. A tu jeszcze była jakaś lokalna gazeta, ona miała chyba zaledwie 4 strony. Czy takie dwie duże kartki formatu, to jest... A4, A3, A2 gdzieś i kosztowała ponad 3 zł. Mówię, nie, kupię trochę grubszą, kupię jakiś przegląd. Ale dla mnie to jest fenomen w ogóle, bo jest internet, w internecie znajdziecie wszystko, nie? No i dlatego muszą cenę, wiesz, podbijać. Zbindować, tak. No, żeby ale... się zwrócił koszty druku. No, są jeszcze chyba osoby, które czytają gazety. Ja wam szczerze powiem, ja od dawna już nie kupuję gazet. Ja kiedyś kupowałam gazety i to faktycznie tam... Ale ja nie widzę sensu, bo tam są chyba już nieaktualne informacje. Była gazeta Naj... Pani domu, coś takiego. A to takie bardziej plotkarskie były, no, nie? No też, a jakieś poradniki, no to rzeczywiście się kupowało i co tydzień, ja wiedziałam, że wychodzi. A teraz to, no wszystko jest w internetach, nie? No także widzicie. I... A takie gazety, wiecie, typu dziennik albo coś takiego, no to one są drukowane w nocy. Tak, więc no, jak coś się dzieje na bieżąco, to tam już jest, wiecie. Także tyle w sprawie gazet. Czekamy na pierożki. Zapach po całym domu jest. Już kręci nosem. A jeszcze jedną rzecz wam, słuchajcie, chciałem pokazać. Za chwilę pójdziemy na górę. Tu na tych belkach są jakieś różne napisy. Ja nie wiem, czy one zostały stworzone, wiecie, na potrzeby tego wnętrza, żeby to ładnie wyglądało. Czy to są jakieś oryginalne belki? Idę teraz na górę. Myślę, że pani właścicielka za chwilę ci napisze. No ja wiem, bo pani właścicielka jest z nami w kontakcie. Jak coś, ten od razu pisze. I napisała, słuchajcie, że te sarny zimą przychodzą na taras i nie umieją się ich pozbyć, bo wiecie, wyczekują na jedzenie. Takie cwaniaczki. A ktoś mi znowu tu pisał, że sarny po centrum chodzą, wiecie, jak szalone. Pewnie w nocy, ale chodzą. Już wam pokażę, jak tu ciepło na górze. Matno. Się chyba za bardzo nagrzało, już koniec. Dobra, ja wam już pokażę, o co mi chodzi. No i popatrzcie na ten napis. Cóż to za gosposia na roli? Czyście sobie już posiali? Nie wiem, co to za tekst. To jest jedna rzecz, co tu znalazłem. Tu jest jeszcze, no nie widzę do końca, co tam jest napisane z tej odległości, ale ja to przybliżę. Kolejna taka informacja, co znalazłem. I na tych beleczkach są takie, wiecie, ukryte cuda niewianki. Jeszcze gdzieś coś było? Czy mi się wydało? A wiem, co jeszcze było. Jeszcze było, ojej, na drzwiach z tego, z toalety. Takie fajne są te blaszki przytwierdzone, o, że tak powiem. Także idziemy w dół. Na schodach trzeba uważać, to fakt. Trzeba ostrożnie, bo można nieźle popłynąć. Ale jest informacja. No informacja jest, że śliskie i strome schody, to racja. Może ktoś tu popłynął. O, widzicie? O to mi chodziło. Takie fajne blaszki są. Nie wiem, z czego tu jest jakiś taki, ktoś sobie do toalety skorzysta, jakiś taki stara grafika. No i jeszcze chciałem wam pokazać tu. Bardzo fajny jest taki wieniec zrobiony. On pachnie, to już chyba przemówiłem. Tylko jedno, czegoś nie umiem zaświecić do tej lampki. Nie wiem czemu. Nie wiem, gdzie jest włącznik do tej lampki, ale by naprawdę był fajny klimat, gdyby ona się świeciła tu, nie? Także no i myślę, to... że ona się jakoś tu świeci. Ja wiem, ale nie wiem. Ja tu sprawdzałem wszystkie możliwe włączniki, nie umiem tego włączyć. Nie, to tam też nie działa. Dobra. Może ale... ona jest taką zdobą. Chyba, że żarówka, wiecie, się coś tam poszło. O, tu takie cuda jeszcze znajdziecie na ścianie. To jest chyba już dorobiony wiadomo. Tu nie wiem, na co, na jakąś świeczkę można postawić sobie, chociaż tu może coś stało kiedyś. Nie wiem, ja tam nie będę stawiał. Dobra, to idziemy teraz do Marzenki. Narty też są fajne, powiem szczerze. No i też wiekowe, nie? No. Czy ty tam magii dałaś? Nie, nic nie dałam. Bo tak dam, czuć taki były. Zapaszek. Nic, bez przypraw żadnych.
Ja wam powiem tak, pani właścicielka to nam dawkuje emocje. No Marek teraz koresponduje, nie? Znaczy pani mi tu pisze, na bieżąco, bo ogląda nasze relacje, no i pisze. To co widzieliście tam w szafie, to duże takie to łóżeczko do małych dzieci. I też wiele osób pisało, że to pewnie będzie łóżeczko. No mówię, nie wiem, bo może. No bo wiecie, ale to jest... No, słuchajcie, pani pisze teraz tak. Ja sobie gotuję, to niech sobie zaświeci światełko tu pod blatem, nie? Jest taki mały przycisk. I słuchajcie... Myśmy wczoraj tu jakoś weszli, ja no patrzyłem, czy jest tu jakieś światło, nie ma, mówię, trudno, no może nie ma, nie? A pstryczek elektryczek jest w tym miejscu. I patrzcie na to. No dobra, to jest jedna rzecz. Pamiętacie, jak też mówiłem o tej lampie? No, taka ładna lampka nie świeci. No i pani mówi, że ona jest w belce tej schodowej na wysokości, no wzroku. Słuchajcie, to jest tu, w tym miejscu. Taki pstryczek elektryczek. O, i ładnie się nam zaświeciło. Także ja wam powiem, jak ktoś tu przyjedzie, to się nie będzie nudził. Bo każdy dzień to nowe emocje, nowe jakieś znaleziska. A ten napis na belce to jest z wesela. Pani napisała. No ja nie wiedziałem, to się przyznaję do tego. Marzence nawet o tym nie mówiłem wcześniej. Że? No, że tam jest taki napis, nie? Tam jest napisane dokładnie, ci powiem, cóż to za gosposia, nie widzę na... No nie widzę z tej wysokości. Ja nawet nie wiedziałam, że no. To jest jakiś napis. Jest taki, nad łóżkiem Michasic jest na belce. Tak? Także ja wam powiem ciekawe, jakie tu jeszcze znajdziemy do jutra atrakcje. Może coś tu jeszcze jest ukrytego. Nie wiem. No. Ale Marek jest zafascynowany, bo są jakie cuda techniki, że tak powiem. Jestem, ten pstryczek elektryczek od tej lampki jest tak ukryty, jeszcze w tym sęku, że ja bym go w życiu nie znał. Naprawdę, i my tam przecież przechodzimy co różnie, jak się... Ja to szukam, wiecie, normalnego włącznika. Słuchajcie, tak samo tu. No ja nie wiedziałem, okno było okno, nie? A tu za zasłoną, jak się... I można sobie je na noc tu zaciągnąć, albo w dzień, albo coś takiego, no wiecie, jak tam się czujecie, nie? A w dzień, a rano można je dać w górę. No to też czysty przypadek odkryłem, na tym może bym akurat zauważył, no bo wiadomo, że roleta ma kasetę. Natomiast tych pstryczków, elektryczków, a dzisiaj nagrywaliśmy, nie? Tak, nagrywaliśmy, ale dobrze się nagrało. Jutro nagramy, jeszcze jeden na wszelki wypadek. No bo takie światło to szkoda. Tak, jeszcze nagramy raz. No. Jeżeli chodzi o to ukrycie, to też jest takie fajne, że to nie szpeci, nie? To jest właśnie... No ale to sposób... musisz, wiesz, wiedzieć. No, ale faktycznie to trzeba... Trzeba wiedzieć. Ale teraz już wszyscy wiedzą. Oglądają, to już wiedzą, jak tu przyjechali, gdzie są pstryczki, elektryczki. Może coś jeszcze z ukrytego, ale to nie wiem. Jakby co, to też wam powiem, jak się dowiem oczywiście. Ale jak na razie jest wszystko pod kontrolą. O. W łazience jestem, przygotowuję sobie kąpiel, bo musimy się ogarnąć w trójkę, żeby... No właśnie. Nie siedzieć znowu, wiecie, do... I tak dalej. Marek tam ładuje zmywarkę, więc go słychać, a ja sobie przygotowuję kąpiel. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Przyciąłam sobie światełeczko. Pięknie hydromasaż. Oczywiście teraz go nie włączę, bo musi być więcej wody. No i możecie sobie zapodać taką kąpiel. Ja wykorzystam taką możliwość, bo my nie mamy takiej wanny, w ogóle nie mamy wanny. Także wiecie, jak to pod prysznicem jest, to no. A tutaj w takiej wannie można się fajnie zrelaksować, można sobie odpocząć, odprężyć się. Ja przeważnie, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, to do takiej wanny biorę sobie książeczkę, czytam. O, zobaczcie, jak fajnie. Także relaksuję się w wannie. Wyglądam, jak wyglądam. Nieważne, co ten Marek tam tak strzela tymi naczyniami. No, dobrze. Musi być. Tak, pozmywamy. Zobaczcie, pierogi zostały. Jutro ktoś je na śniadanie w Szamie. Śniadanko jeszcze jutro sobie zrobimy. Widać, no widać i ciebie teraz, bo nie widać wiem. Ciebie także. A bo ja wam powiem, że wiecie, porządek musi być zawsze, nie? A co jeszcze Marek podkrywał? Tu coś mi odsłań? A, tak, pani pisała, że jeszcze tu jest jedno. Bo ten... tu jest okap w ogóle. Tak. No, ale my jesteśmy znaczy, też... Nie, że okap to wiedziałem, ale że światełko kolejne to nie wiedziałem. Tak, światełko kolejne. W ogóle chyba będziemy się już żegnać z wami, nie? Bo no, już, tak już jest późno. Że damy wam też odpocząć i wiecie, żebyście mogli spokojnie. Ale niektórzy piszą właśnie, że lubią, że... Tylko wiecie, my jesteśmy chyba rekordzistami. No nie chcę tak tutaj znowu... Ale jeżeli chodzi o ilość kafelek, o te nasze relacje... Gdzie jesteśmy?
o to, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej. Jeżeli ktoś ma przesyt tego, no to po prostu tego nie ogląda, a są ludzie, którzy po prostu czekają i jeszcze, wiecie, jakby nas śledzą tak bardzo, że tak powiem, na bieżąco i z nami się komunikują, odpowiadają na pytania jakieś, a tu mamy jakieś takie, a co to jest i od razu nam piszecie, tak? Odpowiedzi, czy no, słuchajcie, tam wskazówki. Jak ja pokazałem tam to coś w szafie, to w tym pudełku takim, to już od razu lawina, że to jest łóżeczko. No, potwierdziło się, że łóżeczko, ale od razu wszyscy zareagowali. Także jak czegoś nie wiesz, pytaj na Instagramie i wszyscy ci napiszą. No tak jak z tym, co pytaliśmy się o tym, co budują, taki biały budynek tu, to centrum budowy, nie? Tak, od razu, że to od razu było, co było, jak to jest. No właśnie, także teraz każdy z nas się okąpie, robimy sobie wieczorne tutaj. No takie może... Wieczorny seans YouTube'a, no powiedzmy szczerze. Tak? Aha, no to dobra. Ja jeszcze herbatkę robię, kto chętny? Ja chyba się jeszcze... Ja jeszcze się napiję też herbatki, ale chyba zwykła czarna, bo zielona to tam nie za bardzo też powinno się tej zielonej herbaty spijać, bo ona podnosi ciśnienie, albo jakąś owocową sobie zapytam. A wystarczy, że ja jestem. Też. Mhm. Ale nie, to był taki żarcik. Ale także... ja wam powiem, że dzisiejszy wieczór, nie wiem czemu, coś mi się przestawiło w głowie, że czuję się, jakby była zima, no nie wiem, sorry. A na dworze jest ciepło, bo byliśmy na dworze, widzieliśmy, ja w krótkim rękawku, jest ciepło, ale tu jakoś tak się wytworzył taki klimat. No bo wiesz, zapaliłeś w kominku, nie, może się dlatego. Zrobił takie ciepełko odlatowe. Jak odsmażane pierogi z kapustą i grzybami, które są też takie wigilijno-zimowe u nas. Dobra, nieważne. Odlocik był. Odlocik był. Także my będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy wam. Widzimy się jutro. No. Dobrej nocy. Dobrej nocki. Także miłych snów i spokojnej nocy. Do jutra.